Gradoń, można powiedzieć, w naszej klasyfikacji odkrycie roku 2018. Patryk, jak się czujesz dzisiaj? Bardzo dobrze, waga jest zrobiona, a mój dietetyk Dawid Szajryk się spisał bardzo świetnie. Było na styk 7-1, nie musiałem w ogóle, że tak powiem, dymać w tym ortalionie. Ja nie musiałem ani zbijać, wszystko zeszło elegancko. Świetne samopoczucie, tylko muszę się wyspać, bo czwarty w nocy przyjechałem do hotelu, a przyleciałem z Holandii, a tylko została ta kosmetyka ostatnia, zjeść, odpocząć i jutro same przyjemności. No właśnie, jak się trenuje w ogóle w Holandii? Dużo różnych treningów, dużo się różni trening holenderski od polskiego? Pytam już tak standardowo, bo to jest coś, co ciekawi często kibiców kickboxingu. Znaczy ja powiem tak, co szkoła, czy polsko-polska, czy polsko-ukraińska, czy holenderska, to się wszędzie różni. To po prostu, a styl trenerski, tam jaki trener, no, a zarzuca to jest inne, ale myślę, że to tam nie odbiega. Normalnie są tam tarcze na pary, potem są worki, jakieś sparingi, to tam nie odbiega, a tam nie ma jakichś technik, takich magicznych technik, że tam po prostu jedziesz i patrzysz na to i mówisz, o, a tego w Polsce nie ma. W Polsce też to jest, tylko po prostu tam jest to modne, a to po prostu oni mają to na takim samym poziomie, jak my mamy po prostu walki w klatkach, tak? Oni po prostu mają tych eventów bardzo sporo, mogą się pokazać, a chłopaki w to idą, a chłopaki walczą, a u nas większość osób idzie w zapasy w MMA, nie? Bo to jest modne u nas. Także myślę, że Polacy w ogóle tam nie odbiegają poziomem od Holandii, a nie ma co się ich bać, a nie ma co się przejmować. Tak samo myślę, że mecz Polska-Holandia jest do zrobienia. Powiedz mi, co ty mierzysz tutaj, jeśli chodzi o DSF Kickboxing Challenge? Jesteś w kategorii, która jest no naprawdę mocna. Ta 70 to jest naprawdę taka waga, która ma kilku liderów. Szczególnie tutaj myślę o powiedzmy tych zawodnikach, którzy w tej chwili będą walczyć o pas. Jesteś w stanie już nawiązać walkę z Adamem Gielatą na przykład? Ja powiem tak, ja nie będę tutaj oczywiście coś czekał tam do kamer, że ja chcę tą walkę, bo coś DSF da, a ja wezmę. Dla mnie to nie ma problemu, a w zarządzie są ludzie mądrzejsi ode mnie, a nie ma co pyskować, a jeszcze rok temu nie miałem takich możliwości, a jak DSF, a DSF a się odezwał, mam szansę zawalczyć, nie będę szukał tam miodu, a nie powiem gdzie, także co będzie, no to będzie. Jestem tutaj oczywiście, ażeby się pokazać, ażeby się bić z jak najlepszej strony, a na razie reprezentuję Polskę, mi się to podoba, chciałbym robić rekord, a zbudować ten rekord, a te pasy są gdzieś z tyłu głowy, ale to jest taka sprawa na razie dalsza, a ta bliższa jest na razie ten rekord. Chciałbym tak samo skupić się na walkach na zachodzie, bo ciągle walczę w Polsce, a mieszkam na zachodzie, także chciałbym ogólnie trochę liznąć tego zachodniego stylu, a tych no, holenderskich ringów, belgijskich, czy nawet tam niemieckich. Holendrzy pytają się, co to jest DSF Kickboxing Challenge, czy już wiedzą? No wiedzą. Obserwują? Ogólnie tam, gdzie ja jestem, trenuję parę osób ze Słowacji czy z Czech i oni znają tam DSF, znają a zawodników z DSF-u, a znają a zawodników polskich, także myślę, że powoli to już tam dociera do nich, że DSF to jest organizacja, która nie jest na żarty. Kilku zawodnikom polskim nie wypaliła przygoda z Holandią. Mam tutaj na myśli Dawida Kasperskiego, Michała Królika. Wycofali się tam z treningów z Holandii. Ty zostajesz? To znaczy, ja powiem tak, no Dawid Kasperski, z tego co wiem, to się nie wycofał, nie? Tylko on po prostu tak jak ja, no po prostu zmienił otoczenie, no po prostu odrzucił pomoc od Team Holskę, no i tyle. A co do mnie, no to co, no ja postawiłem na to, zrezygnowałem z nauki na Politechnice Łódzkiej, także no już nie ma, a nie ma kroku w tył, ja nawet tam nie myślę, co by było gdyby, tylko po prostu idę, robię to, trenuję, bardzo mocno trenuję, chciałbym to robić, nie wiem, a nie wiem jeszcze a jak długo, ale no po prostu to mi zawsze przynosiło radość, szczęście, no i chciałbym robić to do końca życia, chciałbym, no, żeby tych kontuzji było a jak najmniej, a tych walk jak najwięcej, bo myślę, że jak każdy taki prawdziwy zawodnik, ja chciałbym się bić tak raz na dwa tygodnie, nie? Raz na dwa tygodnie, ja chciałbym, a tam się nie sprawia, ale wiadomo, tu piszczel boli, tutaj gdzieś jakieś żebro, tutaj coś ten, także nie ma co iść tak na hura, nie? Patryk, życzę ci jutro dobrej walki, takiej, żeby kibice wspominali. Ostatnie twoje walki naprawdę były dobre i czekam na kolejną. No, nie będę dziękował, wzajemnie powodzenia.